Witam widza bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jupiter, klikamy Heroska i mamy... Ajajaj, na rozpoczęcie całkiem nie najgorszy łup, aczkolwiek mogło być lepiej. Widzu mój drogi, co ja ci mogę powiedzieć? Wschodni tunel jaźni. Jezus, muszę tym lecieć. 10 minut jeszcze, nie! No co za gówno? Ja cię kręcę, to trzeba z buta lecieć. Dobra. O, chyba, że będzie przywo. O, będzie przywo. Dobra, koks. Koksuwa, będzie przywołanie na 280. To bardzo, bardzo cieszy. Będzie przecudownie. Dobra, super. Mamy już grupeczkę. Mamy już grupeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Piękna, soczysta dyszka. Widzowie, już wam tłumaczę, już wam opowiadam, co się stało, że dzisiaj odcinka nie było. Już wam tłumaczę. Już wam, widzowie, tłumaczę. Dobra, mój widzu drogi, kochane. Bijemy sobie. Pozdrawiamy. No, srogo. Jo, dubia tej. Robi wrażenie, widzowie. No, masno. Jo, cię kręco, widzowie. Ale locik. O Boże, Boże, Boże. Dobra, widzowie, już wam tłumaczę, już wam mówię, o co chodzi, dlaczego nie było odcinka. Napisałem jako tako powód, ale dokładnie wam jeszcze to chcę wyjaśnić. Mianowicie, no nie było odcinka ze względu na to, że mój mikrofon po prostu dostał laga mózgu i nie łapał w ogóle, nie łapał dźwięku, łapał jakiś dziwny szum, nie wiadomo co, i jakby no to się działo przez 10-15 minut, wcześniej jakby łapiąc nagrania Herosów czy czegokolwiek tego typu. Nie było takich problemów, po prostu takich problemów nie było i to było o tyle właśnie dziwne, że nagle tak się stało. I co zrobiłem? No bo naprawiłem, tak? Jak słyszycie, naprawiłem. Wiecie co? Odinstalowałem całe ustawienie mikrofonu, bo jakieś restarty kompa, wyłączanie mikro od kompa i podłączanie ponowne, to wszystko robiłem i to wszystko nic, totalnie nic nie dawało. Na odcinku sobie poekspiliśmy, który był nagrany, który okazało się, że miał do dupy dźwięk. Poekspiliśmy sobie od 203 praktycznie, czy tam 204 do 207. W międzyczasie biliśmy Herosów z 15 czy 20 Herosów. Powiem tak, no loty dupy nie urywały, tak? Loty dupy nie urywały, także nic takiego się nie straciło. Aczkolwiek, no jednak content był, fajnie się pogadało, około 35-40 minut to trwało. I naprawdę fajnie wyszedł odcineczek, bo ciągle coś, wiecie. Tutaj przeszedłem sobie raz sztolnie, to siup, wskakiwałem na którąś z innych postaci. Przechodziłem sobie dwie, trzy mapki za Herosem i go znajdywałem. To zaraz jak tylko zbiliśmy jednego Herosa, to szło powiadomienie, że znaleziony jest kolejny. Także no naprawdę, bardzo fajny odcineczek. Szkoda, wielka szkoda, że nie wyszło. No naprawdę, no bo postarałem się, a taka kurde... lipa z tego wyszła, że szkoda. Szkoda gadać po prostu. No i tak. Klikamy sobie. Tam idziemy na Heroska 45, który jest w nawiedzonym jarze, także logamy sobie już na mojego 271 i nim sobie, dokładnie nim polecimy na tego Heroska. Z nadzieją oczywiście, że coś nam to da. Coś nam to da. Mamy tepka do miasta i jest gotowy. Ziup, to Idhan. Idealnie. Także truptamy sobie na Heroska i zobaczymy się na nim już, jak będzie cała grupa zaraz. Zobaczymy się tam, a później pomyślimy, co porobić dalej. Możliwe, że poszukamy sobie innego Heroska, na przykład 150. Tudzież 180 albo 90 sobie znajdziemy na szybko. Także no zobaczymy, zobaczymy. O, jakiś wróg w zburzonej twierdzy. Sempera Invicta.
Dobra, dostaliśmy grupę. Dobra, lecimy na szybciutko na Heroska i zaraz się widzimy. No i klikamy sobie 45. Zobaczymy, co nam spadnie. Spadnie nam, o proszę, hero naszej na łowce tropa, czyli mamy na niego stówę i dwie unikatowe zbrojki. No, herko jak najbardziej przyjmę, przygarnę, przytulę, wycałuję i wygłaszczę. No, jak najbardziej za minutę. Minuta 8, tutaj troszkę więcej. Dobra, lecimy sobie tym tepkiem, chodźmy sobie. O, tutaj Iwan Allen, ok, idzie już Tchuzal sprawdzać, to ja pobiegnę sobie w stronę Tornek, widzowie, moi drodzy, widzowie, w stronę Tornek. Ładnie się to zaczyna, zaczęliśmy od 240, szybka akcja z 280, teraz 45 na prędce zbita i zaraz będziemy lecieli sobie na 180, mam nadzieję, że się jakoś w miarę sprawnie z tym uporamy i pobiegniemy dalej. No i widzowie, Jupiter znalazł Heroska, Jupiter znalazł 180, już tu ładna grupka się zebrała, nie chciałem was, że tak powiem, przeciągać po znalezieniu od razu tego Herosa, tylko poczekałem, aż będzie pełna grupka i sobie klikamy, czy wytańczone? Wytańczone, trzy unikaciki, pięknie, pięknie, moje ulubione, trzy unikaty, To jest to, widzowie. Dobra, rozwiązujemy grupkę i teraz możemy sobie polecieć tym kamyczkiem właśnie do Itchan i ruszymy za czym? Mam przeczucie, że 150 będzie w Nidhal, widzowie. Mam takie przeczucie i to nawet napiszę. Idę 150 Nidhal. Wiadomość wysłana, także lecimy. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy basztę. A. Co już idzie? Oktoja Verbin. Czyli ktoś nas wyprzedził. Tutaj nie ma 90, bo wydaje mi się, że respi normalnie w baszcie wilczych kłów. No nic. To tak to lecimy sobie na Tristam, tam na te wszystkie wiedźmy, po prostu, tak, oczywiście zaczniemy sobie od strony miasta, czyli od tych wcześniejszych map, nie pamiętam, tam są jakieś, jest Wiedźmie Kotłowisko, Upiorna Droga, właśnie Tristam i chyba, i Sabatowe Góry, nie? No, chyba tak, ale Upiorna Droga jest chyba ta najbliżej Verbin, później Sabatowe... Zaraz się przekonamy, Jezus, też se wymyślam rozkminy. Upiorna Droga pierwsza, tak. I później chyba jest Wiedźmie Kotłowisko i później Sabatowe Góry i później Tristam. No, tak to chyba wygląda. Tak to chyba wygląda, widzowie. No, dokładnie tak. No i dobra, widzowie, mamy tutaj teraz 150, która okazała się, że jest w lesie zadumy. Okej, okay. I chyba są wszyscy, którzy mieli być na miejscu. Jest kilka osób, także no, miejmy nadzieję, że Heroes odda. Może chociaż ta 150 posypie. Trzymam mocno kciuki i niechaj się dzieje. Bez komentarza. Dobra, widzowie, bijemy sobie 90. I co mamy? Gówno. Niestety gówno. Niestety lipcia. Słaby dropik, bardzo słaby. A my sobie w międzyczasie ekspiliśmy na moim łowcy w sztolni. Piękna sprawa. Piękna sprawa, także ekspimy sobie dalej. 78%. No coraz bliżej 208 i myślę, że na 200... Którym? Na 210 pójdę na Anuraki, w sensie tam na Maddoki.
Myślę, że ta broń mi bardzo dużo da tutaj. No, to będzie mocny boost. Bo po pierwsze, tutaj jak widzicie, no jest SA bardzo wzmocnione względem choćby tej broni, bo dwukrotna ilość. Dwukrotna ilość, tu mamy 1,28, a tutaj mamy 0,67. To jest bardzo duża liczba. Znaczy bardzo duża różnica, tak? O różnicę mi chodziło. No i obrażenia tu mamy do 6,5 tysiąca, a tu mamy do... Czekajcie, co? 6800, dobra, 6800, tutaj mamy 6400, tak? No to obrażenia może jakoś ogromnej różnicy nie ma, ale na pewno będzie odczuwalna. Nie wiem, widzowie, co się dzieje dzisiaj ze mną, po prostu jestem tak rozkojarzony, że to jest głowa mała i mamy Herosa kolejnego, także lecimy szybciutko. Grzęzawisko rozpaczy, czyli 271 swoim lecimy. I mamy TP Grzęzawisko Rozpaczy. Proszę bardzo. Ziup. I biegniemy na szybciku. I tutaj 240, tu już kompan jest nasz. Wspaniale. Tu ptamy. No i na całą grupę czekamy. No i bijemy, widzowie, 240 i mamy pierek na łowce, czyli jest coś, co mogę złapać, ok? Ale to tylko tyle. To tylko tyle. Znaczy hero, no i tutaj te strzały obrzygane. Ale jakby nie są to rzeczy, które by nas satysfakcjonowały w jakikolwiek sposób, więc jest to no średniawka. Więc jest to średniawka. I kolejnym przeciwnikiem na naszej drodze będzie 45 poziom Belek Garaf. Tańczymy i mamy heroiczną czapkę. Dawajcie mnie, nie dostaliśmy czapki heroicznej. Sadek. Jeszcze raz sadgę i jeszcze raz sadek. No nic, trudno się mówi. Co możemy zerknąć? Możemy zerknąć 280, tak na szybkości, dosłownie. Chybcikiem. Może zrespi totalnie na minimalu, aczkolwiek nie wydaje mi się. Sprawdźmy, czy jest hopesz. Nie ma hopesza. No cóż. Jajaj, widzowie, nie zdążyłem odpalić nagrywania na czas i dostaliśmy 3 unikaty ze 180. No bardzo niefortunnie. Bardzo niefortunnie. Ale za to fortunnie się składa, że zaraz będziemy mieli 210 poziom na łowcy. Minutka błoga została, także już dobijemy sobie to prawdopodobnie bez błoga. No 20% mniej będzie wpadało. Szkoda, bo szkoda, ale dobijemy sobie tak czy siak. Myślę, że na tym przejściu już na spokojnie będzie nowa broń i będzie naprawdę, naprawdę w porządeczku. I myślę, że już wtedy będziemy mogli przenieść się na Anuraki. Na Madoki ogólnie. Questu Bazylego jest chyba na 214 dopiero. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle mam buty od Bazylego w depozycie. Jeszcze, kurde, jeśli chodzi o questy, to będę musiał tutaj do klasztoru Różanitów zrobić questa na pierek, żeby później zrobić questa na Marlot. No, nie podoba mi się to, że będę musiał robić te dwa questy, no ale cóż, taka cena. Dobra, błogo nam się skończyło. Mamy 86, no praktycznie 87% zbitych. Ile tutaj mamy? Dwa kolce do otworzenia. Okej. To idealnie tutaj ziup. Kurde, ziup. Strzałki. Okej, no strzały się przydadzą akurat. Akurat strzałki się przydadzą, bo na maddokach dopiero na 218 nam będą latać strzałki. Także troszkę będziemy musieli sobie polatać z tymi. A tutaj mamy strzałek. No trochę już się nazbierało. Trzy paczuchy. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. No bo wiecie, im więcej ja sobie tu nazbieram, tym mniej będę musiał kupować u handlarza na 205 poziom bodajże. Tak, na 205, bo to są takie jak tutaj. Czyli dostajemy, no, teoretycznie lepsze. No. Tu niszczy 83 punkty pancerza i 333 ataku. Tutaj 335 i niszczy 56. Dobra, to może jednak gorsze niż od handlarza, ale za free, tak?
ale za free. Także to się liczy. To się liczy, że jest za friczko. Ziup. I ziup. I ziup. Pięknie. 95,6%. No, nie wiem, czy przypadkiem. No, tutaj możliwe, że nawet już dobijemy level. No, powinniśmy tutaj dobić. Na tej największej grupce spróbujmy sobie to zrobić. Tego dokonać. 210 poziom na łowcy, który będzie potrzebował jeszcze 17 poziomów. 17 poziomów. O właśnie, czekajcie, bo coś piszą na logu. Też mi się nie wyświetliło. Kurde, belka. Dobra, 99 i 0,2, cyk, 210 poziom, jest perfekt. Zakładamy sobie nowy łuczek, elegancko, elegancko. No, to mi się podoba. To mi się, kurde, podoba. Dziup, widzowie, mamy demka, bijemy w dychu. Ola Boga, jak posypało. Jak posypało, i czekajcie. Zapytamy, czy sprzeda skrzynkę z demka, bo by mi się bardzo przydała. By się bardzo przydała skrzyneczka. I tu mamy tepki na STS. Trafi coś do nas? Nic, a nic nie trafiło. Szkoda. Szkoda. Wielka szkoda. Ale no cóż, tak też bywa. Ale demoni zbity w dychę, no, robi wrażenie. I co widzowie, no ja sobie ogarniam dalej tego mojego łowcy 210. No. No i widzowie, mamy piękny moment, czyli 10 człowieków na 280 i... Co z tego? Ja cię, ale bailando. To nieźle. I bijemy sobie, widzowie, 240, która w końcu się pojawiła i oddała gówno. Ja nie wiem o co chodzi z tymi herosami. Naprawdę, człowiek szuka, męczy się. A to taki shit oddaje. Dobra widzowie, mamy 210, moją nową XD, tutaj 150. I elegancko, bo akurat szedłem do Agi zacząć questa z Różanitą na pierek, żeby później zrobić sobie questa na Marlot. Bijemy i mamy, no kurde, perfetta heroik, przynajmniej jeden do nas do torby ląduje, także no 150 oddała, powiem wam szczerze, dziękuję bardzo, oddała całkiem, kurde, solidnie, bardzo ładny łuczek na 150, lubię, już takie dwa nawet mamy, widzicie widzowie, już nawet takie mam dwa. On w ogóle ma przepotężne staty. Tego SA co prawda nie ma jakoś wybitnie dużo, ale ogólnie poza tym no jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No. Oczywiście ulepszyłoby się go pod SA, na plus 5 pod SA. I myślę, że taki na łazie na 150 byłby całkiem w porządku. Fajnie, że daje to 1000 życia. No, ciekawy. Ciup, mamy 180 i... Daj. No dała. No nie mogę powiedzieć, że nie, dała hera. No jakby... No oddała. Oddała heroik. Z tego trzeba się cieszyć. Tak? No oczywiście, że tak. Herko. I to całkiem ładne. Dobra. Szukamy sobie dalej 280. Taki jest plan. I no póki co go realizujemy jak najbardziej. Tutaj sobie przechodziłem, teraz w zamczysko. Lecimy na szybkości. Jup. No i szukamy tej 280. Dobra widzowie, jesteśmy sobie na moim łowcy i kurde znalazłem w trakcie robienia questa braciszka. Więc bijemy im... Proszę, jaki ładny drop. Dałem mnie tego kamora. Inny rosy, dziękuję bardzo. Jak sypnęło. Patrzę go. Szymi zgarnął piwo i zadowolony, super. No mnie też to cieszy. Ja mam różowy kamień męski.
runę różanitów, proszę bardzo, taka wyprawa po questa zakończona zdobyciem kamyczka. No nie jest to nic, nie wiadomo jak szczególnie dobrego, nie? Jakby, no, dupy nie urywa, ale kamyk to kamyk. Z Herosa znalezionego tako, mi pasi jak najbardziej. Robię tutaj tego kościka. Teraz musimy sobie iść do fraternii. A, mogłem przejść przez dormitoria, nieważne. Musimy iść sobie do fraternii i tam będziemy gadali z mnichem Goarem bodajże, tak on się nazywał. Później musimy iść po sok. Ha. You like sok? So suck my cock. XD. Tak no, jest tutaj mnich Goar. Okej, siema, znasz się na atramentach. Super, dzięki za info. No i teraz przejdziemy sobie przez magazyn ksiąg. Musimy iść do tego całego browarnika. Zwał jak zwał. I tak. Lecymy, po prostu lecymy. No ja robię tego kościka. Czym prędzej go zrobię, tym szybciej go zrobię. Później muszę zrobić jeszcze, bo tak popatrzyłem sobie, co tutaj jest do zrobienia. Ten właśnie potwór z wnętrza ziemi, to wam pokażę. Solucja właśnie do wykonania róża pamięci. Rozwiąż sprawę zamkniętych katakumb. Przejdź do katakumb. No i rzeki z pełną krwią, czyli ostatni questy z Tepka do Thuzal. No i tutaj mamy czapkę, która swoją drogą jest całkiem ładna. Na 211 do expa, myślę, że jak znalazł. O kurde, i prawie ustawiłem idealnie ekran nagrywania, nie patrząc nawet, gdzie by było okno. Nice. Dobra, idziemy sobie tutaj do kucharza. Idziemy sobie do kucharza, tutaj cyk. I z nim musimy pogadać. Okej, i tutaj sobie sok z kapusty weźmiemy. I z tym soczkiem wracamy do mnicha, do Ozdo. Do Ozdo, tak? On się tak nazywał chyba. Prawie. A to jest Rapiew. Rapiew, tak? Tak jest. Dobra, lecimy. Lecę, robię tego kościora dalej. Dobra widzowie, wbijamy tu na 240 tako i normalnie lotamy legę i jest pokcamp totalny i jazda, jazdunia i boom, headshot, jak to mówią. No, tak, zlotane, pięknie, kapitalnie, przecudownie. I teraz przechodzimy sobie na mojego łowca, 210. Przechodzimy na niego, gdyż, ponieważ, bo tutaj mamy księgę, okej, i musimy iść ją oddać do utrwalenia, czy jakoś tak, czy tam do przepisania. Dobrze, także lecimy ją sobie oddać i przeszukamy prawdopodobnie zaraz 180, no 180 i 150 w sumie też by wypadało, także widzowie moi drodzy, jest troszkę do przeszukania jeszcze, ale to najpierw tutaj o do Mikaela oddamy, ziup. I lecimy sobie tą postacią. 300, chodźmy, przeszukajmy tą 150. No, przeszukajmy sobie 150 i zaczniemy może od albo 180 od razu. Nie, dobra, chodźmy 150 od Nidhal. Tego. Coś mam nadzieję, że może tu będzie. Dobra widzowie, mamy 150, była na ostatniej mapie Berków. Postanowiłem, że no pójdę na nią, głównie ze względu na to, że no może w końcu coś spadnie, a z drugiej strony no odcinek, tak widzowie, także no na potrzeby odcinka ładujemy i mamy Hero nożyk, Data nożyk i będę happy, no nie dostaliśmy. Także no nie fajnie, no po prostu nie fajnie. Dobra, odbieramy tu książkę. Dawaj mnie ją. O, już 250 w kieszeni. S. Nie wiem w sumie czemu tędy przychodzę, ale powiedzmy, że tak mu miało być. I lecimy w dół. I lecimy w dół, widzowie. I ziup. I ziup.
i ziup, i teraz zakręcik, tididit do januarego i kończymy kościka. Ciekawe ile mi to da, mam 35 do wbicia, także beczunia, ja cię, dało mi 6,5, ale koks i dostaliśmy pierek, no, który nie przyda się do niczego, bo nawet nie można tego, ej, można to rozbić, a można tym ulepszyć, czekajcie, ulepszanie, można tym ulepszyć. Można ulepszyć. Ej, dobra. No. Dobra. Tak chciałem to nać. Dobra, dobra, to jednak hera dostaliśmy do ulepszania. Jakby, no, chociaż tyle. Chociaż tyle. Tak, no, jakby rewelacji nie ma, ale no. Zrobiłem questa, który był mi potrzebny, tak? Jakby, no, na tym się skupiam. Na tym się skupiam. Dobra, chodźmy do Tuzal. Zostałem poproszony, żeby sprawdzić tutaj okolice za 180, także sprawdźmy to sobie, widzowie. No i tak. No i tak, tak, widzowie, właśnie tak. Czekam. Z niecierpliwością, aż zdobędę coś z tego eventu. Jakby, no... I tak liczę, że sumarycznie ten event coś mi odda, tak? Liczę na to niezmiernie, bo naprawdę się staram i tyle. No i mam nadzieję, że jakby starania, chęci oddadzą, bo jakby no o to chodzi w tej gierce, tak? Trzeba mieć trochę szczęścia, to oczywiste, czy do znalezienia heroska, czy do dropu jakiegokolwiek i do złapania, czy cokolwiek, ale no jakby trzeba trochę pracy w to włożyć. O, proszę, 6 waluty, właśnie też trzeba zrobić kościki eventowe, właśnie widzowie, jak wam kościki idą, podobają wam się kościki, podoba wam się event, możecie napisać, możecie wszystko ładnie, śmiało napisać. I lecimy, zostało nam jeszcze tutaj błota i później ruiny, także no dwa ostatnie respy w Tuzal za 180, hyc. Tu jest cisza, no i teraz ruiny. Dobra, i wbijamy i pusto. Napiszmy tutaj Tuzal puste. Pusto. Tuzal pusto. I no i co, widzowie? No i co? No trzeba przeszukać coś dalej. Dobra, widzowie, mamy 45. Niestety bijemy ją sami, ale miejmy nadzieję, że to nic nie zmieni. Otóż nic nie zmieniło, gówno jak gówno i no po prostu herosik zaliczony i teraz trzeba poszukać czegoś innego. 180 niestety znaleźć się nie udało, wielokrotnie, po wielu próbach, więc no teraz jakby no jesteśmy skazani na wyczyszczenie tego, co najprawdopodobniej stoi. Prawdopodobnie teraz przejdę się za 90, aczkolwiek nie wiem, bo tak jak powiedziałem o 180, tak 180 nagle nie było, więc ale raczej 90 powinna stać, 45 ładnie w kanionie sobie czekała na nas, także bądźmy dobrej myśli, o tu ładnie nawet się nam ułożyły itemki, także tak, dokładnie tak, muszę to sobie przełożyć na kolejne poziomy itemy, no na pewno pierek z maddoków, chociaż będę musiał go porównać dokładnie z tym, który mamy. Ups, pardonsik. Także no, lecimy sobie za 90. No i dobra, widzowie, tym heroskiem kończymy sobie ten piękny odcinek daily 240 bożą, która oddaje nam w tym momencie oddaje nam ukłon. Ja, ale facepalm, ludzie, po prostu szok i niedowierzanie, nie? Szok i niedowierzanie. Dobra, nie, ja chciałem tą 240 zakończyć odcinek, ale tak się przecież nie da. Przecież tak, no nie, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, widzu. Ja pierdzielę. No dramat jakiś.
Dobra. Lecimy te wiedźmy, przejdziemy. Ja cię kręcę. Albo nie, zobaczmy to zachodnie zbocze, już tutaj jeszcze się cofnijmy. Nie, no dramat, no po prostu rozczar... Ja pierdzielę. Czujesz to? Czujesz? We trzech normalnie heros eventowy pusty. Co za gówno, nie? Dobra, lecę dalej za tą 280, może zaraz coś innego jeszcze przeskoczę. Dramat. No i dobra widzowie, kończąc ten piękny Boży odcinek po raz drugi, znalezioną przez Jupitera żywą, piękną, legendarną istotę, nie hajdami, kurde, legę, bo się wkurzę. No nie dało, no kurde, ja pierdzielę, heros bro jeszcze, który pewnie nie złapie, bo to przecież jest... no właśnie. Widzowie, ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Do zobaczenia jutro. Buziaczki. Lajka zostaw. Komentarz zostaw. Suba też zostaw. Cześć.